Jeden z najbardziej poszukiwanych polskich przestępców zatrzymany przez policję, Rafał P., którego ścigano w całej Europie za podwójne zabójstwo i podpalenie kamienicy w Będzinie, został zatrzymany na terenie Holandii. Teraz czeka na ekstradycję. Rafał P. w 2006 roku podpalił kamienicę przy ulicy Modrzejowskiej w Będzinie. W środku śledczy znaleźli zwłoki dwóch osób, 59-letniej właścicielki budynku i 47-letniego dozorcy. Okazało się, że nie zginęli z powodu pożaru, a obrażeń głowy. Najpierw Rafał P. został skazany na dożywocie, ale później uniewinniony. Dopiero w 2019 roku zaocznie usłyszał ponownie wyrok dożywocia. Po tym, jak został ogłoszony wyrok skazujący go na dożywocie, ukrywał się poza granicami kraju. Za mężczyzną został wydany list gończy, europejski nakaz aresztowania i został oznaczony czerwoną notą Interpolu. Wnikliwa praca służb pozwoliła na ustalenie miejsca przebywania osoby poszukiwanej. Ukrywał się w Holandii. Rafał P. został zatrzymany w sobotę 3 lutego przez śląskich kontrterrorystów w Holandii. Zabił, a potem podpalił budynek, bo miał u jednej z ofiar zaległości czynszowe za wynajmowany lokal.